Hej, witajcie ludzie, cześć, ja jestem Nexus, to jest kolejny odcinek i dziś w końcu, parę tygodni po premierze patcha 7.1, w końcu biorę się za kampanię, która ma miejsce w Suramarze. Wcześniejszą kampanię już skończyłem, wszystkie te rozdziały, które tam miały miejsce. Cała konkluzja tej historii, czyli to wszystko, na czym skończyła się ta historia akurat w patchu 7.0. Uwaga, spoilery teraz będą... Możecie jeszcze wyłączyć dźwięk, jak nie chcecie. Ogólnie udało nam się w końcu stworzyć drzewo, które zwane jest Arkendor, które tutaj możecie zobaczyć. I owoce tego drzewa są w stanie uwolnić lud Nightfallen, który jest uzależniony od magii w troszeczkę podobny sposób jak Blood Elfy, właśnie od tego uzależnienia. Więc teraz będziemy chcieli oczywiście wraz z arkanistką tutaj Talisrą uwolnić całe miasto Suramar. Teraz możecie zobaczyć, że sama Talisra wygląda nieco inaczej. Ona już powróciła do swojej pierwotnej formy. No i teraz musimy oczywiście wykonywać kolejne zadania. Kampania w 7.1 nabiera troszeczkę więcej, można powiedzieć, pikantności, więc zobaczymy, jak to będzie. Zaczynajmy. Dobrze, że przyszedłeś, przybyszu. Dobrze jest Cię zobaczyć raz jeszcze. Mamy sytuację w mieście, która potrzebuje naszej uwagi, ale najpierw... porozmawiajmy. Talisra gestykuluje w stronę Arkendor. Owoce Arkendor mogą naprawdę uwolnić moich ludzi od magii Nightwell. Niestety nie rośnie ono tak szybko, jakbyśmy chcieli, więc zajmie nam trochę czasu, zanim będziemy mogli uleczyć wszystkich. Więc teraz dostajemy zadanie, proszę bardzo, i dostajemy Fruit of Arkendor. No i teraz będziemy musieli oczywiście ten owoc Arkendor oferować wszystkim tutaj tym uchodźcom, których udało nam się zgromadzić właśnie tutaj, więc proszę bardzo. Okej, dobra. Musieliśmy jeden oddać, okej. Mamy niepokojącą ciszę z miasta Suramar. Okuleth poinformował mnie, że teleporter do jednej z naszych dzielnic właśnie zniknął. Nie może się też skontaktować z Vanthyrem. Ja też nie mogę. Mam nadzieję, że nic się takiego nie stało, ale musimy to wszystko sprawdzić. Porozmawiaj z Okulethem i sprawdź, czy może przetransportować cię do tej dzielnicy. I zobacz, co tam się stało. No dobra, stąd też już wiem, dlaczego jeden z tych teleporterów nie działał. On teleportował nas do tej dzielnicy, gdzie po raz pierwszy przybywaliśmy. Więc mamy Chief Telemancer Okuleth, który też troszeczkę się zmienił, jak sami możecie zobaczyć. Po właśnie tej miksturze, po tym owocu, który uleczył ich z tego nałogu. Talisra ma rację, żeby być zaniepokojona. Nasza sieć nie odpowiada na moje próby ponownego połączenia z Warning Crescent. Nie wiem, co się stało, natomiast w zaistniałych okolicznościach wydaje mi się, że trzeba będzie po prostu zbadać to na miejscu. Doric, czy uczynisz honory? Podeślę cię najbliżej Warning Crescent, jak tylko mogę. No dobra, dajesz Okuleth. No need to delay. Onto the pad with you. Okay. Proszę, nie rozetnij mnie na kawałki. No, mam nadzieję, że uda mu się przeteleportować nas w całości. No dobra. Okej, nie jesteśmy aż tak bardzo daleko, natomiast teraz możemy zobaczyć już, że demony patrolują miasto. Wcześniej oczywiście demony też się pojawiały, ale teraz możemy zobaczyć, że jest ich zdecydowanie więcej, co jest bardzo niepokojące. Okej, dobra, to już wiemy, czemu tutaj ten teleporter nie działa. Pełno demonów, cywile, którzy zostali zabici, jakieś podpalone ten, czyżby odkryli tak naprawdę, co my cały czas robiliśmy? Jest i ten teleporter. Okej, więc ten pylon tutaj leży w kawałkach. On coś tam bzyczy i buczy i przez ten właśnie teleporter zniszczony słychać głos Okuletha, tylko tak bardzo, bardzo cicho i jest on w ogóle prawie, że niezrozumiały. Natomiast ktokolwiek to zrobił, na pewno chciał odciąć nas właśnie od kontaktu ze światem. Mamy tutaj jailorów, tych, którzy więżą. Znaczy są, no, są więźniarzami, nie wiem, czy jak to można powiedzieć. Natomiast widać, że no, sytuacja nie wygląda zbyt ciekawie i coś czuję, że... Kurde, coś tu trzeba będzie z tym wszystkim zrobić. Bo widzę, że się nie patyczkowali, że tak to powiem. Natomiast musimy znaleźć Vanthyra. Vanthyr był tym głównym, który prowadził opozycję. Sirgrin.
He is gone. Okej, czyli Elisand dowiedziała się o tej działalności. No, w sumie prowadząc taką działalność sabotującą oraz gdzieś tam rozprowadzanie tej many do najbardziej potrzebujących. Jestem w stanie to zrozumieć. Ciekawe, czy Silgrin jest po naszej stronie. Silgrin był jednym z właśnie dowodzących straży. Dziś opakuje losy naszego ludu. Silgrin pokazuje w stronę drzwi. Elisand pokazuje nam swoją wolę. Tyle żyć zmarnowanych. Wszystko składa się w jedną wiadomość. To jest, co się dzieje w momencie, gdy będziecie próbowali stanąć mi naprzeciwko. Doric, mój przyjacielu, musimy jej odpowiedzieć. Musimy pokazać jej, że nie może zabijać sobie swoich ludzi bez konsekwencji. Walcz, Doric. Okej, czyli naturalną sprawą trzeba będzie po prostu... No, zemsta, ta zniewaga krwi wymaga. I will move ahead and clear out a safe haven for the survivors. Stay strong, my friend. No dobra, w takim razie trzeba pozabijać po prostu trochę demonów, no i też upewnić się, że nikt nie został pozostawiony na pastwę demonów tutaj, więc będziemy musieli ratować oczywiście tych, którzy przetrwali i schowali się gdzieś tutaj w domu. Proszę bardzo, mamy tu już jednego. Proszę, ewakuuj się. Wypadł mi stąd. Nie mogę. Nie mogę opuścić tego miejsca bez moich dzieci. One się gdzieś tu kryją. Proszę, znajdź je. Gdzie są jego dzieciaki? No, powiem wam, że sytuacja na pewno nie jest ciekawa. Proszę bardzo, tu jest chyba córka. Twój ojciec czeka na dole. Szybko. Dobra, tu jest jeszcze syn. Dobra. Leć mały do ojca na dół. Dobra, ruszaj, przyjacielu. Okej, udało nam się uratować jednego tego. O kurde, no już demony. No, sytuacja na pewno nie jest ciekawa. Na pewno nie chciałbym się nigdy znaleźć w takiej sytuacji, gdzie po prostu trzeba uciekać z swoich własnych domów w momencie ataku demonów. Haha, nie no. Oczywiście zagrożenie jest prawdziwe. No i trzeba będzie tym biednym elfom w sumie. To są elfy w sumie, trzeba im pomóc. No i pozabijajmy jeszcze to wszystko dookoła. Mój syn został ranny podczas tego całego chaosu. Proszę, pomóż mi go przenieść. Okej, będę was bronił. Bierz swojego syna. Behind you. O kurde, się zaczyna. Jak w ogóle oni mogą robić to swojemu własnemu ludowi? Ta cała historia jest strasznie pogmatwana, bo ja nie rozumiem, jak można tak bardzo... No nie wiem, być takim strażnikiem i gdzieś tam występować przeciwko swoim własnym ludziom. No wiadomo, że gdzieś tutaj każdy jest przymuszony do tego i nie do końca to tak by chciał, żeby to wyglądało zapewne. Spróbujmy uwolnić tych tutaj. Ciekawe, czy w ogóle nam się uda ich tutaj uwolnić w jakiś sposób, jeżeli ich zabijemy. Okej, więzi żeśmy zerwali. Niech oni uciekają. Rzeźnia niesamowita. Wykończyliśmy trochę jednostek, teraz musimy jeszcze ewakuować jedną osobę. Master Devlin. Where is it? Master Race. Okej, mówi, że nie może opuścić tego miejsca bez wazy swojego mistrza. Tutaj jest, gościu, tutaj jest, proszę bardzo. Wypadł mi stąd teraz. To znaczy zbyt wiele dla mojego mistrza. Dobra, niech się ewakuuje. Okej, udało się w takim razie. Dobra, są wszyscy, których te ewakuowaliśmy, to dobrze. Ci ludzie mogą się tutaj skrywać, natomiast jestem pewny, że nie mogą robić to tutaj. Każdy moment, który spędzamy w tym miejscu, naraża nas wszystkich na wojska Elisand. Musimy stąd wyruszyć. Musimy znaleźć jakieś miejsce, aby się przegrupować oraz zebrać w kupę. Kao, Silgrim Companion. Everyone into the boat. Dobra, uda nam się zapakować na łódkę. On wysłał jakiegoś tam ptaka w sumie teraz. Don't shoot the messenger, proszę bardzo. Excellent timing as usual, Deline. We see the stars once more. Jest Deline, która zajmowała się dystrybucją w sumie tej ancient many. Dobra, ja też muszę iść. Dobra, ja też wskakuję. Get in. We need a foothold. Somewhere we can keep an eye on things. Ah, the terrace. It will have to do for now. Take us as close as you can, Deline. See that these people escape the city, Deline. Outlander, stay with me. No, nawet nie wiedziałem, że to taki teleporter jest w sumie. Now all we need is to make contact with... Outlander, can you hear me? Outlander, I'm going to teleport a beacon your way. Okej, Oculus się odezwał, że
gdzieś tutaj postawię jakiś beacon, żeby móc się tutaj przeteleportować. To dobrze. A proszę bardzo, jest Telemancy Beacon. Aktywujemy go teraz w tym momencie. Powinniśmy móc go zrobić. Tak, i teraz mamy teleporter. Nice. Dobra, to chyba oznacza, że musimy wrócić do miasta w takim razie. I teraz chyba mamy... Tak, teraz mamy Evermoon Terrace, dokładnie. Mamy nowy teleport. Wróćmy się w takim razie do Talistry i poinformujmy jej o tym w całym chaosie, który dzieje się w mieście. Ktoś przyszedł do Shalaran, kiedy ty byłeś w mieście. Pytała specjalnie o ciebie. Nie rozpoznałem jej twarzy ani głosu, natomiast wydawała się być przyjazna. Jest poza jaskinią. Spotkaj się z nią i sprawdź, czy jaki jest w ogóle jej powód przyjścia tutaj. Kto to może być? Okej, okay, halo. Arluel. To jest chyba... To jest albo żona, albo matka Arluina. Udało jej się uciec. A to siostra. Okej, no to wiemy, kto to jest. Niech podąża za nami. Była w miejscu, gdzie ostatecznie Arluin poświęcił się i umarł w momencie, gdy przeteleportowaliśmy się. Więc musimy ją teraz zaprowadzić do Talistry. It is an honor to finally meet you, first Arcanist. You must be Arluin's sister. We owe him a great debt. His sacrifice was not in vain. What brings you to Shalaran in this dark hour? The fruit from this tree plucked me from the jaws of madness. I am whole now, and I wish to fight. So be it. I will send you to Silgrin. With his training, you will serve us well. Patrząc na sytuację w jednej z naszych dzielnic, uchodźcy są bardziej chętni na to, by przyjąć cały dar tego Arkendoru oraz uwolnić się od Nightwell na zawsze. Na szczęście drzewo obrosło w więcej owoców. Raz jeszcze muszę poprosić cię, byś rozniósł wszystkim w Shalaran ten owoc. Gdy skończysz, porozmawiamy na temat, jak dalej planujemy rozwiązać tą sytuację w całym mieście. Silgrin mówi, że Arluel bardzo dobrze się sprawuje i obydwoje starają się ewakuować jak najwięcej ludzi z miasta. Suramar must be free. Atmosfera w mieście się polepszyła, więc będziemy musieli wykorzystać tą sytuację. Silgrin prosi cię, abyś poszedł do niego. Wygląda na to, że nawet wojska Elisand próbują uciec przed jej szaleństwem. Ktoś z wojsk Elisand chce przyłączyć się do nas i do naszego, do naszej całej tej akcji. Sprawdź, czy ta osoba jest w ogóle tego warta ogólnie. No dobra, sprawdzimy to w takim razie. No, jak widać, to jest to, o czym mówiłem, że nie każdy jednak godzi się z tym, że po prostu w taki sposób ludzie, czy też te elfy są po prostu traktowane, więc nawet wojska Elisand, jak widać, niektórzy... Mamy dezertera. Victory. Not an undeserved reaction. Ordinarily I would be obliged to slay you both. Present circumstances make us allies. Duskwatch deserter. Czyli to są dezerterzy, którzy uciekli i chcą się do nas przyłączyć. Bardzo miło. Aran Arcana. Witaj przybyszu, nazywam się Victory i służyłam Elisand. Walczyłam wraz z demonami dla lepszego dobra. Masakra w Warning Crescents pokazała mi, że Elisand nie służy już właśnie Nightborn. Ona służy tylko sobie. Inni też myślą podobnie jak ja, ale potrzebują właśnie tylko jakiejś inspiracji. Więc teraz będziemy musieli wyruszyć i pokazać innym, że jest inna droga, czyli że nie muszą walczyć właśnie tam właśnie wraz z demonami, tylko po prostu pokazać im, że hej, słuchajcie, jest ruch oporu i chcemy coś oczywiście z tym wszystkim zrobić, więc będziemy musieli im pokazać. No i przede wszystkim jest bardzo dużo osób, które w łańcuchach jest przechwytywanych, tak jak widzieliśmy to wcześniej, i są gdzieś zabierani tutaj do przystani. I musimy się dowiedzieć tak naprawdę, po co zabierają te elfy tutaj i co się tak naprawdę tutaj dzieje. Musimy zdobyć jakiś tutaj komunikator legionowy. Dobra, więc zabijmy sobie tego Felhounda, zobaczymy, czy on coś tutaj dropnie. Nie, nic tu nie ma.
Vulture! Your attention! The Nightborn have agreed to cast off their unwanted. The passage to Felsoe Hold is open. See that our prisoners reach their destination. The Soul Engine will consume. Cardinus! Dobra, czy już wiemy, co tu się tak naprawdę dzieje? Właśnie dotarły rozkazy, które mówią o tym, aby zabrać tych, którzy są jakby niepotrzebni. Czyli wiecie, różnego rodzaju więźniów i różnych innych niepotrzebnych elfów deportować z miasta do Felsoul Hold, gdzie demony będą po prostu używać ich do jakichś tam różnych innych rzeczy. Okej, okay, próbowaliśmy teraz przekonać jednego, by do nas dołączył, natomiast chyba jednak nie był chętny. Zobaczymy, czy ta tutaj będzie chciała. Rebels come, które traktują nas jak rebelię prawdziwą. Dobra, czyli mamy jednego, kto jest chętny do walki, a inni uważają nas właśnie za zdrajców. God damn it. Co wy robicie? Felsoul Hold. Of all the ways she has betrayed us, this is surely the worst. This should shock me, but it does not. Not after the waning crescent. We must put an end to this. Będziemy musieli teraz zrobić coś szalonego. Oddaliśmy wszystkie zadania. No i zdaje się, że będziemy musieli teraz dołączyć do tych, którzy są zabierani właśnie do Felsoul Hold jako jeden z więźniów, więc no, trochę nieciekawa sytuacja. Aczkolwiek zapewniają mnie, że będą w stanie mnie tutaj gdzieś wyciągnąć, więc no nic, no musimy się przyłączyć w takim razie tutaj jakoś. Dobra, zostaliśmy złapani. Okej, jaką dużą łodzią jesteśmy zabierani. Dusze w World of Warcraft to naprawdę potężna rzecz. Jak widać, płyną tutaj za nami. Po prostu zobaczyć, w którym miejscu się zatrzymamy oraz aby nas oczywiście uwolnić. Przynajmniej taką mam nadzieję. No, nieciekawie, ale chyba odsiecz przybywa. Boom! Okej, udało nam się uciec i jesteśmy teraz gdzieś tutaj pod Felsoul Hold, zobaczmy. Rozejrzyjmy się dookoła. Aha, czy jesteśmy w tym miejscu. Wow, Silgrim dobrze sobie radzi tutaj. Ojej, jak to wygląda, ile klatek tu jest, masakra. A porozmawiamy z Silgrimem. Order must be restored. Be kind. We will hold the perimeter. Make sure you teach that demon a lesson. Work quickly, my friend. Kaltharos Muldeen. Okej, mamy tutaj jakąś panią innkeeper, która została przetrzymywana w tych klatkach. Będziemy musieli przetrzepać te klatki i uwolnić wszystkich dookoła. Natomiast jedną z rzeczy, która jest idealna na miarę naszych umiejętności jako rogue, jest zadanie, które się podjęliśmy. Będziemy musieli zabić tutaj Aregosa, który jest odpowiedzialny za całe to obozowisko tutaj i za składowanie żywych elfów w tym miejscu, więc będziemy musieli z gościem się w takim razie policzyć. Co on tutaj robił z nimi wszystkimi? Oni wszystkich popalił? Oni żyją? Chyba nie. Została nam ostatnia klatka tutaj. Zobaczmy, kogo uwolnimy teraz. Proszę bardzo. Znaczy jakiś po prostu zwykły cywil. Dobra. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy już tutaj. Szybko załadujmy się wszyscy na łódkę, póki jeszcze możemy. Kupiliśmy trochę czasu innym, natomiast nie możemy zostać tutaj dłużej. Dobra, będziemy musieli wrócić. No, dobra, ładujemy się do łódki w takim razie wszyscy. No dobra. You will find him, Silgrim. I am certain of it. Perhaps the first Arcanist will know how to proceed. Let us get these people to Shalaran. Dobra. Udało nam się jakoś uciec, natomiast dalej nie ma śladów Vanthira. To pewnie zobaczymy w kolejnym odcinku, w kolejnej kampanii oczywiście. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli lubicie takie gameplayowo-historyczne odkrywanie tego wszystkiego, co kryje Legion oraz samo miasto Suramar, to jak najbardziej zapraszam was do tego, abyście zostawili łapkę w górę. Jeżeli się nie podobało, łapka w dół. No i zobaczymy się w kolejnych odcinkach, które gdzieś tutaj też są. Proszę bardzo, subskrybujcie kanał, oceniajcie filmy. Tam gdzieś to wszystko będzie przez kolejne 20 sekund. Historia jest zdecydowanie ciekawa. No, więc po prostu klikacie tutaj, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, pa pa.
Cześć.